Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto balzak. Przygotowywanie ciasta zaczniemy od kremu kawowego, do którego potrzebujemy 600 ml mleka, 2 budyni śmietankowych bez cukru, 100 g cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtek jaj, 15 g rozpuszczalnej kawy, 5 łyżek mleka do rozpuszczenia kawy i 150 g masła. Dodatkowo do całego ciasta potrzebujemy 200 g brzoskwiń z puszki lub świeżych. Na gazie stawiamy sobie garnek, wlewamy tam 500 ml mleka, włączamy gaz i gotujemy. A w międzyczasie w miseczce rozpuszczamy sobie 15 g kawy rozpuszczalnej w 5 łyżkach mleka i wszystko ze sobą dobrze mieszamy. Tak przygotowaną kawę dolewamy do naszego gotującego się mleka. Wlewamy, mieszamy składniki ze sobą, zostawiamy, żeby to nadal się gotowało. A my bierzemy sobie drugą miseczkę, do której dajemy 4 żółtka jaj i ucieramy aż po dwoją objętość. Można to zrobić ręcznie, można mikserem. Następnie dodajemy 100 g cukru i dalej mieszamy, aż nasze żółtka zmienią kolor na jaśniejszy. Dolewamy 100 ml mleka. Nadal wszystko ze sobą mieszamy. Masa zrobiła się rzadsza, jak Państwo widzą. Dosypujemy 20 g mąki pszennej tortowej. Mieszamy ze sobą wszystkie składniki. Dosypujemy 2 budynie śmietankowe bez cukru i ponownie łączymy ze sobą składniki. Jeżeli wszystko dobrze wymieszaliśmy, wracamy do naszego gotującego się już mleka i małym strumieniem dolewamy przygotowaną mieszaninę do naszego gotującego się mleka. Cały czas mieszamy. Mieszamy, mieszamy w trakcie gotowania i mieszania. Nasz budyń już teraz będzie zmieniał konsystencję na gęściejszą. Musimy cały czas mieszać, bo budyń ma tendencję do przypalania się. Kiedy się ugotuje, jak Państwo zobaczą takie bąbelki, gejzery powietrza, wtedy nasz budyń jest ugotowany. Możemy wtedy wyłączyć gaz. Myśmy przyłożyli nasz budyń do chłodniejszego naczynia, żeby szybciej stygło. Państwo nie muszą, ale muszą Państwo przykryć wierzch budyniu folią spożywczą, żeby nie zrobił się kożuszek, bo wtedy krem budyniowy wyjdzie niefajny. Taki przygotowany budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. A teraz zajmiemy się biszkoptem. A do biszkoptu potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru i szczypty soli. Do miski dajemy 4 białka jaj, szczyptę soli, włączamy mikser
i ubijamy pianę na sztywno. Jak piana jest ubita, dodajemy 80 g cukru. Nie wszystko naraz, tylko troszeczkę partiami. Po każdym dodaniu, tak jak Państwo widzieli, chwileczkę mieszamy. A na koniec mieszamy tak długo, aż nie będziemy słyszeli chrzęstu cukru. Wtedy możemy dodać 4 żółtka jaj, ale pojedynczo. Po ostatnim rzutku wszystko dobrze wymieszajmy i odkładamy mikser. Do środka przesiewać będziemy 25 g mąki ziemniaczanej oraz 80 g mąki pszennej tortowej. A wszystko, jak Państwo już widzą, mieszamy ręcznie, czy to łopatką, czy łyżką, jakąś inną drewnianą na przykład. Na koniec wszystko dobrze wymieszajmy, upewnijmy się, że mąka nie osiadła na spodzie, na bokach. A teraz foremka prostokątna o wymiarach 24x38 cm, której sam spód wyłożyliśmy papierem do pieczenia, więc taka zakładeczka później się przyda. Wylewamy ciasto na biszkopty do środka, rozkładamy po całej powierzchni, wyrównujemy. I foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160-170 stopni Celsjusza. I używając grzałek góra i dół pieczemy 15-20 minut. To zależy oczywiście od piekarnika. Pod koniec pieczenia wbijmy patyczek w sam środek ciasta i sprawdźmy, czy się upiekło. Jeżeli się upiekło, wyjmujemy z piekarnika, zrzucamy z wysokości około 50 cm i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Po wystudzeniu odcinamy ranty blaszki od ciasta, wyjmujemy ciasto z foremki. Dzięki tej zakładce, to wcześniej mówiłam, łatwiej zdjąć papier z ciasta. Znowu odwracamy do góry górą i ścinamy wierzchnią skórkę. Jeżeli ją zostawimy, to ciasto nam się rozjedzie i nie będzie się trzymało. Biszkopt zostawiamy do późniejszego użycia. A teraz beza kokosowa. I żeby ją przygotować, potrzebujemy 4 białek jaj, 180 g cukru, 170 g wiórków kokosowych, 1 łyżki mąki ziemniaczanej i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski dajemy 4 białka jaj, szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy na sztywną pianę. Następnie dodajemy 180 g cukru, też partiami, jak Państwo widzą, chwilę przemieszając tam. A na koniec mieszamy tak długo, aż przestaniemy słyszeć chrzęst cukru. Dodajemy 1 łyżkę mąki ziemniaczanej i wszystko ze sobą łączymy, nadal mikserem, oraz 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Ponownie wszystko łączymy ze sobą. A na koniec dosypujemy 170 g wiórków kokosowych i nadal mikserem łączymy składniki ze sobą. Ja to zrobiłam na 2 razy, żeby łatwiej było wymieszać. Masa na
bezokokosową przygotowana, wobec tego szykujemy sobie foremkę, tą samą co piekliśmy biszkopt o wymiarach 24x38 cm. Wykładamy ją teraz papierem do pieczenia i do środka wykładamy masę na bezokokosową. Rozprowadzamy po całej powierzchni, wyrównujemy. Blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni Celsjusza. Używając grzewek góra i dół, pieczemy około 30 minut, aż góra ładnie się zezłoci. Wtedy bezę wyjmujemy z piekarnika i studzimy w foremce. Zaraz po wystudzeniu beza jest bardzo krucha, więc proszę uważać, żeby się nie połamała i bardzo delikatnie się z nią obchodzić. Po wystudzeniu wyjmujemy, pomagając sobie papierem, bezę z foremki. Odrywamy delikatnie papier od bezy. Bezę musimy odciąć również od papieru. Myśmy się posłużyli takim nożem. Powolutku, delikatnie. I bezę zostawiamy do późniejszego uszycia. A my wracamy do kremu kawowego. Ponieważ budyń nam już wystygł, ma konsystencję zwartą, jak tu Państwo widzą. Jak go pokroimy, on zachowa swoją formę. A my tymczasem w miseczce 150 g masła miksujemy na puszystą masę. Dorzucamy partiami zimny budyń. Po dodaniu ostatniej partii budyniu proszę nie przestawać miksować. Robimy to nadal, aż uzyskamy taką jedwabistą, gładką masę. Tak jak Państwo tutaj widzą. Wtedy możemy zająć się jeszcze brzoskwiniami do ciasta. Brzoskwinie z puszki w tym przypadku, 200 g jest ich. Odsączamy najpierw na ręczniku papierowym. A następnie kroimy w kosteczka. Pokrojone brzoskwinie dodajemy do kremu kawowego i wszystko ze sobą łączymy tak, żeby krem obtoczył brzoskwinie. A teraz zajmiemy się składaniem ciasta. Jeszcze musimy przed składaniem przygotować poncz do biszkoptu. Poncz do biszkoptu przygotujemy z 80 ml przygotowanej wody, 2 łyżeczek cukru oraz 2 łyżek likieru amaretto. Opcjonalnie oczywiście. 80 ml przygotowanej wody łączymy z 2 łyżeczkami cukru. Jeżeli wiemy, że dzieci nie będą spożywały ciasta, możemy użyć likieru amaretto, 2 łyżki. Wszystko ze sobą dobrze mieszamy. I ponczem nasączamy biszkopt. Jeżeli dobrze nasączymy biszkopt, będzie on fajnie przyjemny później podczas jedzenia. Ale nie musimy zużyć całego ponczu. Od Państwa zależy ilość nasączenia tego biszkoptu. Sam spód naszego ciasta przygotowany, na niego wykładamy krem kawowy z brzoskwiniami. Najlepiej robić partiami, żeby było łatwiej później rozprowadzić.
Na to bardzo delikatnie wykładamy naszą bezę kokosową. Chciałoby się ją przycisnąć ręką, ale proszę Państwa, proszę użyć jakiegoś narzędzia, tak jak ja na przykład łopatki, ponieważ pod wpływem nacisku ręki ona się połamie, więc lepiej to zrobić jakąś łopatką. I zdejmujemy nadmiar kremu z boków, ewentualnie uzupełniamy brak. Ciasto wkładamy do lodówki na kilka godzin, żeby krem się dobrze ściął. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.